wyjdziecie z trasy linii numer 130. Jeżeli będzie jeszcze jakieś wejście kolejne, do zobaczenia z... A jeszcze tutaj tęczę zobaczycie. Jakie ładne zjawisko. Wyraziste, piękne. No, jeżeli będzie jeszcze jakaś ciekawa część trasy w jakichś ciekawych warunkach, na przykład jakiś w lewie, no to jeszcze raz włączę kamerę. To dość lekka linia dla kierowców. Mamy na niej około 40-minutowe przerwy na Halembie. Tutaj w Katowicach nie mamy przerwy, przyjeżdżamy od razu na odjazd. Jest może minuta przerwy, a na Halembie jest 40 parę minut. Suma summarum na godzinę i 20 minut jazdy wychodzi 40 minut przerwy. Około, to nie jest tak dokładnie godzina 20. Więc linia nie należy do jakichś ciężkich. Jeździ się nią bardzo przyjemnie. Można nawet pojechać na nią jakimś starszym autobusem. Jakoś się człowiek tak specjalnie nie zmęczy.
linia 130 wjedzie kawałek swojej trasy, jedzie przez autostradę. Kawałkiem swojej trasy zahacza o autostradę. Właściwie no... jest to dość sporo kilometrów, bo od węzła Mikołowskiej, ronda Mikołowskiego tak zwanego, aż do węzła na Batory. Poruszamy się wzdłuż autostrady. Drogą zbiorczą wzdłuż autostrady. Śródmieście, już końcówka Śródmieścia. Natomiast tutaj już po przejechaniu kilku kilometrów zjeżdżamy jedynie, żeby na skraju osiedla zaliczyć przystanek osiedle Witosa, droga Kochłowicka.
ostatnio ktoś zapytał, o co chodzi z naszą numeracją linii w GOP-ie, w ZTM-ie. Czemu ona jest tak rozbieżna, że są i zerówki, i dwuliczbowe, i trzyliczbowe, setki, dwusetki. Nie ma 300, nie ma 400. Są potem 500, 600, 700, 800, 900. Literki. No więc tak w skrócie, o co z tym chodzi? Coś mi tu paruje, nie mam szmateczki pod ręką. Tak w skrócie, o co z tym chodzi? Jeśli chodzi o tramwaje, no to mają one numerację od 0 do 49. Przy czym te linie 40 to przeważnie są to jakieś linie tymczasowe albo zastępcze. Jak na przykład 46, 49, 47. Natomiast nie do końca jest to, że tak powiem, tak przypisane do 40, bo może być też linia numer 40 czy 40, tak? Która jest linią weekendową wspomagającą w Chorzowie. Jeździ z zajezdni do Chorzowa Batorego, zajezdni do rynku w Chorzowie i wspomaga linię numer 20 na chorzowskim odcinku. Jest też linia 43, która jest linią stałą. Kiedyś na podobnej relacji stosowała 13. A teraz 13 z 43 na odcinku od Koszutki Słonecznej do Placu Wolności w Katowicach są zagęszczone i jadą razem. Oczywiście teraz pomimo ze względu na te zmiany, które nastąpiły z uwagi na budowę Centrum Przesiadkowego w Brynowie, te linie są troszeczkę pozmieniane. 43 jeździ do Placu Alfreda, 16 nie jeździ do Placu Alfreda, tylko do Słonecznej. Troszeczkę jest to pogmatwane. Natomiast 43, jakby nie patrzeć, no, stała się linią już normalną, linią stałą. Dodatkowo można zauważyć, że w tej numeracji tramwajowej te numery w jakiś sposób, dokładnej historii nie znam, ale mają jakieś takie odzwierciedlenie geograficzne, że prawie wszystkie dwudziestki, czyli numeracja 21, 22, 24, 20, dawniej 25, 26 obecnie, 27, 25 została zlikwidowana, jeździła do Wojkowic, to mówię tylko tak, że ci, co są spoza GOP-u, mieli jakieś odzwierciedlenie. I 28 są to linie po Zagłębiu. Z tych 20 wybijają się tylko, i też powinno się je uporządkować, wybijają się tylko linia numer 20, która jeździ z Szopienic do Chorzowa, do rynku, oraz linia 23, która jest taką linią weekendową obsługiwaną przez zabytkowy tabor. Natomiast wszystkie takie nastki, czyli linie od 11 do 19,
Są to linie, które dojeżdżają do Katowic. Jedenastka z Chebzia. Dwunastka już nie istnieje, ale nie jeździła do Katowic, jak istniała. Trzynastka z Siemianowic, czternastka z Mysłowic, piętnastka z Sosnowca, szesnastka to jest trasa po Katowicach, Brynów, Koszutka, a docelowo również Kostuchna, jeżeli zostanie ten tramwaj w końcu zbudowany. No i obecnie 17 jest jedyną linią, która kursuje poza Katowicami z tej numeracji od 11 do 19. Osiemnastki już nie ma, ale też kursowała poza Katowicami. I 19 też z Bytomia, ze Stroszka do Katowic. Także jest tutaj w tych liniach jakieś takie geograficzne uregulowanie, chociaż nie jest to jakaś zasada pisana. Ma to pewno jakieś odzwierciedlenie, podłoże historyczne. Sam ciekaw jestem, dlaczego tak jest.